znajdujemy się w ośrodku w Złotówku, który należy do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w którym wykonujemy badania nad zwierzyną łowną, jak również leczymy zwierzęta. Dzisiaj odbywają się zawody na orientację rowerową i na orientację biegową, które organizuje Fundacja Słodkie na Odległość Bieganie razem z Uniwersytetem Przyrodniczym i sponsorami. I trzymam mapę, ponieważ na takiej mapie nasi zawodnicy biegają. To jest mapa z zaznaczonymi punktami kontrolnymi. To są takie czerwone kółeczka, które zawodnik musi znaleźć w lesie i podbić punkt. Zawodnicy orientują się na podstawie takich oto, jak tutaj mam, kompasów i namierzają się za ich pomocą i odnajdują punkty w lesie. Mam nadzieję, że żaden z zawodników się nie zgubi. W tym roku mamy 320 osób. No jest to spowodowane jednak długim weekendem, ale to i tak jest bardzo dużo jak na taką imprezę. Oczywiście największą grupą to są trasy rodzinne. Tam jest łącznie około 170 osób, w tym dzieci do lat 18, będzie ponad setka. Są oczywiście te trasy długie, tak jak rowerowa 100 km czy piesza 50. Nieletni nie może w niej brać udziału na takiej trasie bez opieki kogoś dorosłego. Oczywiście może z kimś dorosłym pod jego opieką, który będzie też uczestnikiem, ten dorosły, taką trasę pokonać. A inne trasy dopuszczamy możliwość biegu nieletnich. Tutaj mamy bardzo ładne lasy. W tym roku trasy rowerowe są 250, która jest w większości po lasach. Setka tak zwana, wyciągnęliśmy ją trochę na asfalty, żeby rozciągnąć dystans i trochę zmęczyć zawodników, czyli mniej lesiste tereny, ale również swoje będą musieli zrobić. Moim zdaniem nie ma lepszej zabawy niż rajdy na orientację, dlatego że tutaj równocześnie startują ludzie, którzy chcą rywalizować, ale startują też ludzie, którzy chcą miło spędzić czas, a przede wszystkim nie wiem, czy są jeszcze jakieś dyscypliny, gdzie tak potrafią zintegrować raz, że ludzi obcych, a również rodziny. Stąd te nasze trasy rodzinne. Tutaj w Nadleśnictwie Oleśnica Śląska zostało zaplanowanych wiele, wiele kilometrów tras przepięknych, urozmaiconych, tereny leśne. Cudowne wydarzenie. Zapraszamy serdecznie na edukację do ośrodka hodowli zwierzyny. Spotkajcie się z leśnikiem i wspólnie posadźmy las, bo tak naprawdę możecie od nas dzisiaj odebrać sadzonkę drzewa. Możecie się dowiedzieć dużo o nasionach drzew. Właśnie po to, że chcemy, aby ta edukacja była bardzo tutaj dla Państwa potrzebna i to spotkanie z leśnikiem również. Przez organizatora zostaliśmy zaproszeni tutaj, aby po prostu poczęstować ludzi, którzy biorą udział w rajdzie. Tutaj Ochotnicza Straż Pożarna będzie serwować uczestnikom energetyczną watę cukrową, a my jako sołectwo i jako KGW połączyłyśmy siły na tę imprezę i mamy dużo wspaniałych, pysznych potraw. Mamy tutaj wypieki gospodyń, pyszne ciasta domowe. Będziemy też mieć pajdę ze smalcem, zapraszamy serdecznie. Ze słodkości to jeszcze gofry z bitą śmietaną, z owocami, z domowymi dżemami. Zapraszamy do skosztowania naszych potraw. Chcieliśmy pokazać całej społeczności i też pokazać w Polsce, że istnieje taki ośrodek, że uniwersytet ma taki piękny pałacyk leśniczy. Chcieliśmy pokazać, czym się tutaj zajmujemy i pokazać nasze piękne lasy, które są tutaj w gminie Zawonia. Pochwalić się, a przyjechali do nas zawodnicy z Warszawy, z całej Polski. Także no, naprawdę jest się czym pochwalić i to jest dla nas wielka reklama. Leśne ludki!